O, dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest jakaś nagroda, której jeszcze nie dostaliście? Dokładnie. Tak. Wędkarza najlepszego. Oscara nie dostaliście? Ale może jakiś soundtrack? Ja na przykład nie dostałem nagrodę za najlepsze pompkowanie. Nie dostałeś? Nie. A co już w tym roku dostaliście? Bo dostałeś za najlepsze dmuchanie. Tak, balonika oczywiście. Aha. Polemizowałabym. Dobra, dziękujemy wam bardzo w takim razie. Tak krótka. Mogę pozdrawić mamusię? Proszę. Mamusia, pozdrawiam cię, naprawdę. Zawsze ona wszystkich pozdrawia, mamusia. Ja naprawdę ciężko pracuję na sukces tego zespołu i zawsze chciałam pozdrowić mamusię. A pokaż palce. W najlepszej telewizji. Bo mój gitarzysta w ogóle nie ma palcy. Ja nie ma opuszku. Tak. I zawsze chciałam pozdrowić mamusię do trzeciego pokolenia, naprawdę. Tomek, a opowiedz mi, jak to jest? Jak to jest w ogóle z dziewczynami? Grupy z Virgin są? Nie ma. Nie ma? Nie ma, pracujemy nad tym bardzo, ale powiem ci szczerze, naprawdę nie ma, ponieważ nasze groupies to są od 13 do 14 lat, a prawo zakazuje. Tak jak nasze. Tak, prawo zakazuje, a zresztą to nie jest fajne, nie. A powiedz aha, mi... To ja wiem jak to jest, groupies Virgin to same Virgin. Tak. Nie, ale tak poważnie, to te czasy, jeśli ktoś myśli, że rock'n'roll to jest seks, drugs and rock'n'roll, to się zdecydowanie myli. Ponieważ granie muzyki rockowej, jakiejkolwiek innej, polega tylko na wyłącznie ciężkiej pracy. A ja myślałem, że różnica między wami a Rolling Stonesami to tylko 40 lat. Nie, różnica między nami a Rolling Stonesami polega na tym, że oni 10% swoich dochodów przeznaczają na groupies i wszystkie używki. A my, gdybyśmy tyle przeznaczali pieniędzy, to by nam nie starczyło na nic. Dziękujemy ci, Tomek. A ja chciałem być gwiazdą rocka. Nie opłaca dziękuję, się. Dziękuję. Do widzenia. Pa. To mama. Mama Tomka. Pa. Smutne to wszystko. Dzień dobry. Przepraszam pana. Dzień wynik dobry. Pewien chaos. Dzień dobry. Ależ to oni są niedostępni. A to jest cebula. Rysiek cebula. To jak na gadu. Niedostępny. Niedostępny. Kolega powiedział, że chce zadać mi śmieszne pytanie, bo jestem aktorką. No tak, z racji zawodu, ale zrobimy to zupełnie inaczej. Pokażę wam, jak na imprezie. Ja chciałam coś powiedzieć. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Tylko chciałam powiedzieć, że ten pan, którego tutaj państwo oglądają, to jest poniekąd, w cudzysłowie, mój młodszy brat. I to, że widzą go państwo takim, jak państwo go właśnie widzą teraz, spoczyli się moją zasługą również. Jesteśmy oboje również urnięci, no. Już możesz zadać pytanie. Dobra, to Magda, zrobimy tak. To może taki... Jak piją gwiazdy? Duszkiem. Dobra. Gościem For Fun TV była pani Magdalena Szejbal. Dziękuję.